Siemano, ja jestem Szoko 12 i dzisiaj taki nietypowy odcinek, a mianowicie nikt mnie ogólnie, zacznijmy, żeby było niejasności, nikt mnie o to nie prosił. Sam wychodzę z pomocą dla chłopaka, a chodzi o kanał Upadły Jeleń, mianowicie o markę John Deere. Czemu to nagrywam? Bo oglądając odcinki tego chłopaka, sam się wkurwiłem tą całą sytuacją, że zastanowiłem się i teraz wy też się zastanówcie się, jak wy byście się czuli, jak wy byście byli w jego sytuacji. Ja tak samo sobie pomyślałem, bym powiedział, no halo, halo, no nie. I pamiętajcie, to nie dealer jest dla rolnika, to rolnik jest dla dealera. Pamiętajcie o tym i dużo osób o tym zapomina i dealer myśli, że on jest panem, bo on sprzedał nam traktor. Ludzie, dealerów w koło jest pełno. Jest taka marka jak New Holland, Case, Class, Valtra, Massey Ferguson, Fendt. No, spektrum możliwości. I teraz jeżeli na przykład my, ja jestem w takiej sytuacji z bratem, mam łączony wniosek na prof, mamy podpisaną umowę w agencji i stoimy przed wyborem traktora w przedziale mocowym około 250 koni. I teraz jak ja mam wybrać markę John Deere'a, skoro oni nie potrafią poradzić sobie z tak małą maszyną i ta mała maszyna ma tyle problemów. Okej, ta maszyna jest nowością, nie wiem czy nowością, już produkują ją chyba z ponad rok, także to nie jest już nowość, to już powinno być dopracowane i teraz zaraz może ktoś powie, bo tam było tak jak tam przemiana biegów, że zamiast sekundy, 3 sekundy są i że co się ten człowiek czepia. To jest nowy traktor, to ma wszystko, chodzi jak w zegarku, to jest John Deere, zielony kolor. Tak jak wszyscy mówicie, że to jest lider w, no nie wiem, jeżeli zrobimy ranking traktorów, to jest lider spośród traktorów na rynku i takie rzeczy się dzieją, to teraz serwis przyjeżdża, rozkłada ręce tak, no tak nie może być. Skoro dealer, który sprzedał ten traktor, nie radzi sobie z problemami, to ja się zapytam teraz i mam nadzieję, że ktoś z John Deere'a mnie ogląda, gdzie jest John Deere Polska? Nie wiem, nie zagłębiałem się w ten temat, co jak tam wychodziło, czy byli, czy nie byli, ale to nie może być tak, że osoba kupująca traktor, która kupiła ten traktor, wypowiada wojnę, do sądu idzie i ja po prostu mi się to w głowie nie mieści, bo ja takiej sytuacji nigdy nie miałem. Kiedyś mieliśmy w John Deere, mamy John Deere 6630, była wada pękające kolektory. Pękał kolektor na pół. Zazwyczaj ta usterka występowała gdzieś w przedziale 1500-2000 godzin. Coś takiego jak tam kiedyś serwisant mówił. Nam wystąpiła ona trochę później gdzieś, teraz nie pamiętam, 2500-3000 godzin. Traktor miał 5 lat, czyli tej 5-letniej gwarancji już nie było, ale napisaliśmy pismo, znaczy się napisaliśmy, brat napisał pismo do John Deere Polska, nie wiem czy tam mu dealer pomagał to pisać, czy oni to pisali, mniejsza z tym, ale do John Deere Polska napisaliśmy pismo, nie było problemu, po 2 tygodniach przyszedł nowy kolektor do domu, bo był tak zwany, jak to się nam mówi, jak to się mówi, naprawczy, no plan naprawczy, coś takiego, tak, maszyny. I przysłali nowy kolektor, zakręciliśmy z nowymi uszczelkami, wszystko chodzi, do dzisiaj jest ok. Wiem, że w MK-ach były też taka sytuacja, że turbiny padały, wymieniali turbiny na gwarancji. I teraz ja nie rozumiem sytuacji, taka jaka jest w Upadłym Jeleniu na kanale, że ten traktor jest nowy i ma tyle usterek. No to jest rzecz niepojęta dla mnie. Ja jakbym kupił taki traktor, czułbym się oszukany, byłbym niezesmaczony i na pewno bym tego nie zostawił, dlatego ja tej osobie kibicuję, oczywiście tego pana, nie wiem, nie mnie to oceniać, nie wiem ile ta osoba ma lat, nie wiem czy mogę mówić pan chłopakowi, bo ja jestem jeszcze dość młody, także po prostu bym mówił jako osoba i ja mu kibicuję do końca i mam nadzieję, że może ta sprawa, nie wiem czy już poszła do sądu, czy nie poszła do sądu, no mam nadzieję, że to będzie polubownie zrobione, albo mu dealer, John Deere Polska wyjdzie z ręką w końcu i wymienią mu traktor, ale teraz co wymienią traktor, jeżeli ten traktor ma wady fabryczne, to czyli nowy traktor
też będzie z wadami fabrycznymi. No chyba, że kupi ze starym rocznikiem i teraz nowe sztuki wychodzą już bez wad. No tego nie mnie oceniać, nie znam sytuacji, nie wiem jakie jest dokładnie. I albo po prostu wezmą ten traktor do fabryki i go naprawią, żeby on chodził jak nowy traktor. To nie jest traktor za 30 tysięcy, jak ktoś sobie kupi Ursusa i Ursus się psuje. Tak jak w moim przypadku się psuje. To jest nowy traktor. Nie wiem, czy to jest kupione za gotówkę, czy na kredyt, nieważne. Jeżeli nawet ktoś miał gotówkę, to i tak te pieniądze ciężko zarobił, a jeżeli wziął na kredyt, to musi na nie zapierdalać, żeby mieć na spłatę. I nowy traktor nie chodzi? Nie. Dlatego nagłaśniam tą sprawę, mam nadzieję, że inni youtuberzy też zaangażują się w to, bo skoro jesteśmy youtuberami, to jesteśmy taką, jakby to można nazwać, rodziną youtuberów. Musimy się wspierać i jeden drugiemu ma pomagać, a nie, że jeden drugiemu będzie haka pod, albo nogi, rzucał kłody pod nogi. No tak nie może być. Musimy się zjednoczyć. Denerwuje mnie fakt, że to są plotki. Wiem, że gdzieś ta osoba pisała, do mnie nie pisał, bynajmniej nie wiem, nie mam żadnej wiadomości o pomoc w nagłośnieniu sprawy, ale ta sprawa i tak już sama się nagłaśnia, już jest duży odbiór i przekaz tych filmów, także ja jestem zadowolony, ale ja jeszcze wspomagam to, mam nadzieję, że trochę to wspomoże. Takie małe 5 groszy dorzucam od siebie. Słyszałem plotki, że pisał do paru osób. Nie będę mówił kogo, to są plotki tylko. Plotki, ploteczki, plotunie. I po prostu nawet mu nie odpisały żadnej wiadomości. No pytanie, odpowiedź jaka? No pytajcie, ja wam odpowiadam. Albo lubią tą markę tak, że po prostu nie chcą ingerować, albo mają układy z tą marką, albo biorą korzyści materialne, że po prostu podupadną, no i to jakby to wyglądało. Nie mnie to oceniać, mam nadzieję, że film będzie pozytywnie odebrany, bo jeżeli ja bym był w tej sytuacji chłopaka, to też bym szukał pomocy i wcale mu się nie dziwię, że wstawił to na internet, bardzo dobrze, że wstawił. Może w końcu chłopaki, no cały sztab, bo to nie chłopaki, sztab ludzi w John Deere, w końcu pomoże mu i zrobię ten traktor jak, taki jaki on ma być, taki, czyli John Deere, czyli taki, a nie taki. Dlatego upublikujcie filmik mój i wchodźcie na kanał Upadły Jeleń i wspierajmy chłopaka i nie piszcie durnych komentarzy typu, że coś tam jak w zmianie biegów tam było ze skrzynią problem czy z rewersem, bo się czepia pierdół. Jakie pierdoły, to jest nowa maszyna, to ma chodzić jak brzytwa żyleta, ludzie. Wy się trochę, tak jak te komentarze pod tymi filmami u niego, no po prostu, no ja nie wiem, czy to piszą ludzie z John Deere'a na przekór, no nie mam pojęcia, ale tak nie może być. I zastanówcie się, i tak na koniec, na podsumowanie tego filmu, zastanówcie się, jak wy byście byli w takiej sytuacji, co byście zrobili. Dlatego proszę was, abyście nie negowali tej osoby, bo to nie jest fajne. Ogólnie ten internet cały jest taki, że po prostu co się nieraz wyczytuje, co się dzieje na tym internecie, to naprawdę jest no boom i tego nie powinno być. Jesteśmy ludźmi. Jak, powiedzcie mi, jak Polak Polakowi może wbijać nóż w plecy? To jest niepojęte. I wy się dziwicie się, że mamy takich rządzących, że jedni są PO, jedni PiS, jedni Kukiza. No pewnie. Jedni będą chodzić do kościoła, inni będą wpuszczać zagranicznych, albo będą wszystko wysprzedawać, a inni będą palić trawę. No i będzie zajebiście wtedy. Tylko jak to podzielić na ludzi? No po prostu to, co się dzieje, to się dzieje źle. Dzieje się źle, nie powinno tak się dziać. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy powinniśmy się jednoczyć. A co robimy? Jeden drugiemu by najchętniej z koryta wyżar, żeby drugi zdechł. I taka jest prawda. I ja tak sobie myślę, jacy są ludzie. I co jeszcze więcej mogę powiedzieć? No nic, temat się wyczerpał, dlatego rozbudowałem swoją wypowiedź, miało być wstęp dwuminutowy, a jednak stwierdziłem, że zrobię osobny odcinek, będzie tytuł. A jeżeli ktoś ma coś mi do zarzucenia, to niech napisze sobie w komentarzu, niech swoje złości wyleje pod moim filmem, a nie u tamtego człowieka, bo nie dość, że on jest w ciężkiej sytuacji, to wy jeszcze zamiast pomagać, jeszcze pogorszacie jego sytuację i go na pewno, czytając te komentarze, no po prostu ta osoba się denerwuje i jest niezesmaczona, bo z tego co tam widzę, pół na pół jest za,
pół na pół jest przeciw. Dlatego ja jestem za i mam nadzieję, że wszyscy teraz pójdziemy razem i pomóżmy chłopakowi. I dlatego jeszcze raz zapraszam na Upadły Jeleń, kanał na YouTubie, i trzymam kciuki, że to w końcu będzie dobrze. Bo to musi być dobrze, to nie może być źle. Dlatego pozdrawiam Was z Szoko 12, trzymajcie się i zapraszam do opisu, tam jest link w opisie, żeby wejść na kanał i żeby być na bieżąco, żeby zobaczyć, o co chodzi, zagłębić się w temat. Trzymajcie się i mam nadzieję, że John Deere też obejrzy ten mój filmik i po prostu coś zdziałacie w tym temacie, bo tak nie może być. Pozdrawiam, Szoko 12.